Siemanko, dzisiaj taki krótki, może nie wiem, czy to wrzucę, czy nie, ale taki krótki vlog, co u mnie. Ja właśnie, dzisiaj jestem nieubrany, więc zaraz się ubieram i lecę nagrywać pewien projekt. Zobaczymy, co z tego będzie. Raczej dzisiaj nie uda się wszystkiego nagrać, ale jakąś tam część na pewno. Tak, więc ja tylko się ubiorę i schodzimy już na dół. Ale wam pokażę taką sztuczkę magiczkę, że wystarczy, że się obrócę. Jestem już ubrany od stóp do głów, więc lecimy. Jadę też, można powiedzieć, z kolegą, więc tyle, co nam będzie potrzebne dzisiaj. Aktualnie to tylko właśnie mój highlight tripod, selfie stick, więc tak by to było. Więc lecimy. Lecimy spotkać się z kolegą i może coś uda nam się nagrać. No właśnie, jesteśmy, jedziemy na nagrywki, a to oczywiście wspieram tutaj Lewandowskiego, jakiś nowość, ale oczywiście, że ja dużo piję, to tutaj mam jeszcze napój Tymbark jabłko arbuz, chyba najlepszy, jaki może być. A mój tutaj kolega kupił, szaleje, Oshi, witamina. Jedziemy nagrywać do lasu. To wiem, może nagramy odcinek zbiegni z góry Chrobrego Challenge. Niestety na wideo widzę, że to nie jest, że wygląda, że to nie jest duża góra, ale niestety jest to duża góra. O, zabij się challenge. Co wy o tym myślicie? Zbiegnij z góry i zabij się challenge. Jeżeli chcecie, to dajcie znać w komentarzu. Co ty myślisz? Dobry challenge? Świetny. No dokładnie. Jesteśmy na najlepszym Audi, najlepszym samochodzie, czyli Audi. Polecam, Krzysztof Mieniak. A oglądaliście film kiedyś Mordercza Opona? Tak, to właśnie tutaj główny aktor tej właśnie tego filmu. To jest właśnie ta opona. Dobra, lecimy. Lecimy gdzieś w tamtym kierunku. Siema ludzie. Właśnie wychodzimy z naszego lasu. Rezultaty nie wiem, kiedy zobaczycie, bo jest, mamy dużo przebitek. Mamy bardzo dużo przebitek. I w ogóle też nie wiem, jak mnie słychać, bo strasznie wieje. Ale mamy dużo przebitek. Tutaj z Filipem zrobiliśmy dużo ujęć. Filip ma niestety poszkodowanego buta. Teraz ujęć, jaki masz tego buta. To wam pokazuję. Poświęcenie. Ale jak ty? Weź jakiś krawężnik. No, więc wracamy. Najgorzej będzie wykonać ostateczną część. W sensie mamy za mało ludzi. Na green screena podłożyć. Ale może green screena też poławimy się. I mam nadzieję, że efekt będzie dobry. To jest Filip czyści buta. O kurde. No, trochę wygląda. No dobra. Lecimy do auta i taki to będzie dzisiaj krótszy vlog. Bo trochę tu już posiedzieliśmy. Jak mam być szczery. Trochę nam to zajęło. Ujęcia, nie ujęcia. Filip jest niesmaczony tym wyjazdem. W ogóle możecie pisać w komentarzu, jak wam się wydaje, ile nam to zajęło. Ile nam zajęło nagrywanie tego odcinka, tych... Właśnie czego? Tych scenek. Tak, Filipie, myślisz, że zgadną? Ile nam to zajęło? No, fajnie, miałeś nie mówić, mieli zgadywać w komentarzu. Tak, zajęło nam to 3 godziny. Filip przyniosł to... No trudno, no co? Wracamy do samochodu, który znajduje się tam, jest przy Morderczej Oponie. Czy ta Mordercza Opona nam pomoże przy filmie? Zobaczycie sami. O, jeszcze to spychacz jest taki. O, już chciałem kończyć. Ale to jest fajny spychacz. Taki, jaki to jest creepy, to jest słodkie. Patrzcie, jaki słodki różowy spychacz. Słodki różowy spychaczek. Ja w ogóle nie widzę. Muszę was tak brać. Hop! Że to on jest zły. On ci goni. Powiem tak, to jest główny winowajca tego, co będzie w tym filmie. To jest główny złoczyńca. To jest główny złoczyńca tego filmu. Tak to powiem. I ogólnie... Maszeczka. O, patrzcie, ktoś... Pokażę wam, jak Polacy pracują, nie? We'll be right back.
A teraz idziemy na jednego. A teraz będziemy wodkę pić. Tak, Polacy, pracujemy. Jak wszystko dobrze pójdzie, jak filmy się dobrze przyjmą, nagrywać jakieś krótkie seriale, wiecie? Tak myślałem, żeby sobie nagrywać krótkie seriale, ale tu jest więcej z tym roboty, bo scenariusz i tak dalej, dialogi, nie dialogi, więc... Czemu zawsze jak nagrywam, ktoś mi wysyła albo snapa, albo na Messengerze i zakłóca to moją... Filip, tak bardzo się zapatrzyłeś na tą flachę? No oczywiście na wypadzie musi być jedzonko, jesteśmy właśnie, czekamy na jedzonko, Filip czeka na zapiekankę, ja czekam na pizzę. Idę po kurtkę, bo zimno. Dokładnie, a w ogóle wiem, wam powiem, że tutaj trawa rośnie. Też byłem zdziwiony, patrzcie. Normalnie trawa rośnie. Czeka, bo ja nie mogę obrócić. Normalnie trawa. Mówię, to jest bez sensu, że nie mogę obrócić kamery podczas nagrywania. To czekam na jedzonko. I wracam do domu. Moje jedzenie wygląda tak. Filip ma wielu zapiekanek. Oto smacznego.